Witam Państwa, nazywam się Edward Kosiewski i będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić uroczystość otwarcia 68. Spławikowych Mistrzostw Polski Seniorów. Witam Państwa serdecznie. W imieniu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie, organizatora tych zawodów, witam serdecznie wszystkich zawodników, trenerów, kierowników ekip i sympatyków wędkarstwa spławikowego. Zawody dzisiejsze mają na celu wyłonienie najlepszych zawodników wędkarstwa spławikowego w naszym kraju w kategorii seniorów. Życzę, aby każdemu z Was udało się osiągnąć rekordowy wynik w dotychczasowej rywalizacji sportowej. Aby każdy z Was, omawiając te zawody, miło wspominał naszą gościnną ziemię lubelską, a ryby jeziora Dratów nie zawiodły Waszych i naszych oczekiwań. Drodzy Państwo, pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich serdecznie powitam przybyłych na nasze zawody. Pana Romana Cholewę, starostę Łecińskiego. Brawo! Pana Andrzeja Chawrosa, wójta gminy Ludwin i przyjaciela wędkarstwa. Pana Krzysztofa Małachowskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Ludwin. Kolegę Jerzego Leusa, prezesa Zarządu Okręgu PZW w Lublinie, członka Prezydium Zarządu Głównego. I tego, który to dzisiaj organizuje. Witam szanowni koledzy, kolegę Sławomira Pszczołę, współwłaściciela firmy Robinson Bielsko-Biała. Witam kolegę Zbigniewa Cieplińskiego, członka Głównej Komisji Sportowej, koordynatora dyscypliny spławikowej. Witam kolegę Janusza Smalca, trenera spławikowej kadry seniorów. Tradycją w Polskim Związku Wędkarskim jest, że każde zawody rangi Mistrzostw Polski rozpoczynają się od podniesienia flagi państwowej na maszt. Poczet flagowy dzisiejszych zawodów stanowią kolega Kamil Dzikiewicz, okręg Koszalin, dotychczasowy mistrz Polski w kategorii seniorów. Kolega Grzegorz Mazurczak, medalista z ubiegłorocznych mistrzostw Polski z okręgu Siedlce. I kolega Piotr Wach, mistrz okręgu lubelskiego, przedstawiciel gospodarza tych zawodów. Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej wystąp. Baczność! Flagę państwową podnieść na maszt. Spocznij. Poczet flagowy wstąp. Proszę prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie, kolegę Jerzego Leusa, o dokonanie otwarcia 68. spławikowych Mistrzostw Polski Seniorów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, szanowni koledzy, zawodnicy, trenerzy, opiekunowie drużyn, kapitanowie.
Ze swojej strony chciałbym serdecznie Państwa przywitać. W imieniu także prezesa Zarządu Głównego pozdrowić Państwa. Prezes nas odwiedzi w niedzielę przy zakończeniu. Ja z upoważnienia prezesa oświadczam uroczyście, że zawody tegorocznej edycji spławikowe, zawody seniorów o Mistrzostwo Polski uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos? Pan starosta Łęciński. Dziękuję bardzo. Szanowny panie prezesie, panie wójcie, panie przewodniczący, panie sołtysie, jednocześnie zaproszeni goście, panie i panowie. To wielka rzecz tutaj na terenie ziemi łęczyńskiej w gminie Ludwin gościć tylu znakomitych wędkarzy z całej Polski. Chciałbym was serdecznie pozdrowić i życzyć oczywiście wspaniałych zawodów, niezapomnianych, atrakcyjnych, wielkich emocji, ale przede wszystkim zwycięstwa. Dzisiaj na ten moment zwycięzcą jest każdy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Pan wójt też, tak, proszę uprzejmie. Postaram się króciutko. Witam wszystkich serdecznie. Jestem bardzo zadowolony, że jak widzę tyle tych tablic, szanowni państwo, że tak wspaniałych dużo gości przybyło tutaj do nas na teren gminy Ludwin, na teren powiatu łęczyńskiego. Ja tylko ze swojej strony, dołączając się do słów pana starosty, chciałem powiedzieć, że miejscowość Dratów jest taką miejscowością bardzo historyczną, jedną z najstarszych na terenie gminy Ludwin na pewno, ale i w powiecie łęczyńskim. I jedną z takich bardziej docenianych w regionie. Powiem, że stąd już na poprzednich zawodach też to podkreślałem. Bitwa może nie, ten cud warszawski nie stąd się zaczął, ale tutaj zaczęły się pierwsze te potyczki w 1920 roku, które okazały się sukcesem dla Polski. Te pierwsze ogniska wygranych tych wojarzy z Armią Czerwoną akurat ruszyły z Dratowa, z pobliskiego Puchaczowa, dalej w kierunku Cycowa i tam pierwsze bitwy zwycięskie odbywały się na tym terenie. Także tutaj ta miejscowość też jest wielokulturowa, bo mamy cerkiew prawosławną, do której zachęcam, aby ją w międzyczasie, w trakcie tych połowów albo przerwy odwiedzić, ale także zapraszam, żeby spróbować naszych takich tradycyjnych potraw. Jest taka mała, lokalna masarnia u Jana Bagnosza, która oferuje tutaj wędliny lokalne, ale każdy, kto jest spoza Lublina, nie wie, ale mieszkańcy tutaj lubelskiego znają też chleb ludwiński. Zapraszamy do gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska, która wypieka chleb, który został nawet odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Także tyle mogę zareklamować nasz rejon. Życzę tej dobrej współpracy, aby ryba współpracowała z wami, samych sukcesów, no i do zobaczenia w czasie podsumowania tych dzisiejszych, nie dzisiejszych, ale kilkudniowych zawodów wędkarskich. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ja państwu przedstawiałem pana wójta jako przyjaciela wędkarstwa i w ogóle, który współpracuje z zarządem okręgu na tym pięknym zbiorniku. I z okazji tej współpracy prezes zarządu okręgu chciałby maleńkim upominkiem uhonorować naszego gospodarza. Szanowni państwo, uważam, że w imieniu nas wszystkich jesteśmy, chcielibyśmy godnie podziękować panu wójtowi za przygotowania, za wsparcie naszych zawodów. No i panie wójcie, z tą przychylną ręką, żeby nam pan na wiele, wiele pozwalał. Bardzo o przyjęcie takiego małego upominku. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jakby nie pomoc pana wójta, to z tamtej strony, jak dzisiaj wyjeżdżaliście, by było ciężko wyjechać, ponieważ tam były jedyne wertepy takie, że nawet jeepem ciężko było przejechać, a co mówiąc takim zwykłym samochodem. Przed otwarciem prosił mnie o udzielenie głosu nasz kolega, były trener kadry narodowej w spławiku seniorów, Andrzej Borkowski, dyrektor naszego biura zarządu okręgu. Andrzej, proszę bardzo, masz 2 minuty. Dziękuję. Ja chciałbym serdecznie podziękować kolegom za upominek, który przygotowaliście dla mnie. Ja mówię o członkach kadry narodowej. 2 lata temu w Tarnobrzegu ze względów rodzinnych nie mogłem być obecny. Chciałbym wam podziękować wielu kolegom w tej kadrze przez 25 lat, gdzie mi przyszło pracować z tą kadrą, za te wszystkie lata. Wspaniałe dla mnie, bo jeden z niewielu, który jest spełniony. Mam medale z kolegami, Mistrzostw Europy, komplet. Mistrzostw Świata, komplet.
Za to wszystko chciałbym wam podziękować. Jednocześnie przeprosić ze swojej strony, jeżeli z mojej strony jakieś były niedociągnięcia. Serdecznie was przepraszam i jeszcze raz dziękuję. Życzę mojemu następcy kolegu Januszowi, aby te sukcesy od tej chwili też w ten sposób jemu splendor przynosiły. Dziękuję wam, koledzy. Przyszło mi pracować naprawdę z wieloma ludźmi. Dziękuję wam jeszcze raz serdecznie. Dziękujemy. Te brawa, Andrzej, to słyszysz, że to są dla ciebie. Dziękuję bardzo. Trener obecny kadry narodowej jeszcze chciał też. Jemu damy na razie minutę. Jemu wystarczy. Niech się wykaże. Witam państwa. Chciałbym jeszcze raz podziękować Andrzejowi za te wszystkie zasługi, które spadły tak jakby na mnie. Muszę ciągnąć tę całe jego zasługi. W tym momencie mamy trzecie miejsce na świecie. Myślę, że będziemy pieli się dalej w górę. I chciałbym prosić was w imieniu swoim, tak jakby wszystkich członków Polskiego Związku Wędkarskiego, uhonorowanie tak jakby jego zasług, tego splendoru, który zostawił tutaj dla nas, żeby w dniu jutrzejszym każdy z zawodników, czyli tak samo jak trenerzy i zawodnicy, którzy otrzymali te koszulki, które mam na sobie i większość z was, żeby jutro, niezależnie od tego, ja wiem, że każdy ma swojego sponsora, czy to jest okręg, czy klub, w dniu jutrzejszym, żeby każdy, jeżeli może, łowił w koszulkach, które otrzymaliście w dniu dzisiejszym, czyli na biało. Na biało. Prosimy jutro, żeby wszyscy byli na biało. Myślę, że ja wiem, też mam swoich sponsorów, jak każdy z was. Bardziej no, w niedzielę, czyli na podium, czyli uhonorowani, którzy zdobędą te trofeum, czyli mistrza Polski i inne miejsca zaszczytne, wystąpią już w swoich tam barwach, prawda? Bo to jest zaszczytna barwa dla sponsora, dla okręgu czy dla klubów, ale jutrzejszy dzień jest takim dniem, takim spokojnym, więc byłbym zobowiązany, żeby każdy z was łowił w koszulce, czy trener, zawodnik, osoba towarzysząca, która utrzymała tą koszulkę, żeby jutro łowić na biało w tej koszulce, którą każdy z was otrzymał. Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję. Myślę, że wszyscy życzymy naszemu trenerowi kadry, oby te miejsce z trzeciego było jeszcze wyższe. Awansował na pierwsze, drugie. Najpierw drugie, potem pierwsze, albo od razu na pierwsze, bo myślę, że stać naszą kadrę, naszych zawodników, ponieważ bardzo wiele umieją. A tym bardziej, że dzisiaj, tak jak rozmawiałem z kadrowiczami niektórymi, to okazuje się, że na zachodzie potrafią łowić na wodach stojących, ale jak przyjdzie woda płynąca, to już są problemy. Ja myślę, że naszych stać i na tym łowisku do wędkowania. Szanowni państwo, 68. Mistrzostwa Spławikowe Polski Seniorów sponsorują Traper Siedlce, Mikado Warszawa, Robinson Biała Podlaska. Przepraszam, Bielsko Biała. Proszę państwa, to jakoś tak chyba będzie się Sławek musiał przenieść do Białej Podlaski. Dlatego, że już drugi raz takie fapar popełniam. Match Pro. Mieliście państwo w większości już próbę skorzystania. Zakłady Mięsne Wierzejki. Tutaj ten duży. Wimpa Lublin i tutaj nasz dziadek. Gdzieś mi się schował. Tak. Browar Lwów Lublin. Też państwo próbowaliście. Pani Teresa Ostrowska. Sklep Wędkarski Spławik. Sklep Wędkarski Pinka. Sklep Wędkarski Rybka. Sklep Wędkarski Pirania i Konger. Proszę państwa, i to, co widać po lewej mojej stronie. Autosan Peugeot, prasek, pan Marcin Gajos. To pierwsze auto. Autosalon Expach Andrzej Kita. Tam widać, dzisiaj pytałem, jak przywieźli te auta.
To które? Podobno czerwone jest za drugie miejsce. Nawęczowska Spółdzielnia Handlowa. Nata Lublin. I oczywiście Santander Consumer Bank. Niektórzy już sobie z Justyną robili zdjęcia. Zresztą ja też. Dziękujemy sponsorom. I myślę, że w niedzielę będziemy doceniać to, co dla nas zrobili i dla naszych uczestników 68. Sławikowych Mistrzostw Polski Seniorów. Szanowni Państwo, sędzią głównym zawodów jest kolega Krzysztof Chwastek, sędzia klasy krajowej, który pełni funkcję przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziowskiego działającego przy Głównym Kapitanacie Sportowym. Proszę sędziego głównego o złożenie meldunku, o gotowości zawodników do rozegrania zawodów oraz przedstawienia Głównej Komisji Sędziowskiej. Panie prezesie, sędzia główny Krzysztof Chwastek zgłasza gotowość zawodników oraz sędziów do rozegrania sławikowych Mistrzostw Polski Seniorów. W zawodach startuje 85 zawodników reprezentujących 37 okręgów PZW. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. No, mam przyjemność pierwszy raz sędziować Mistrzostwa Polski Seniorów. Główna Komisja Sędziowska, zastępcą moim jest kolega Krzysztof Krystecki. Sędzią sekretarzem koleżanka Klaudia Korszla. Sędziów sektorowych przedstawię za chwileczkę na odprawie technicznej, którą zorganizujemy tutaj pod Grzybkiem, zaraz po ceremonii rozpoczęcia. Także zapraszam wszystkich i mam jeszcze prośbę po zakończeniu odprawy technicznej, aby pozostali z nami kierownicy, przedstawiciele klubów startujących w Grand Prix Polski. Będziemy mieli krótką taką rozmowę. Także na razie dziękuję, oddaję głos prowadzącemu. Dziękuję, panie sędzio. Proszę państwa, i to w zasadzie jest to, co, do czego mnie organizatorzy zobowiązali. I w imieniu organizatora zapraszam uczestników uroczystego otwarcia zawodów na ten wędkarski poczęstunek w dalszym ciągu, przygotowany przez naszych sponsorów, czyli Zakłady Mięsne Wierzejki oraz Browar Lwów Lublin. Dziękuję za udział w otwarciu zawodów. Życzę, aby ryby Jeziora Dratów nie zawiodły. I zgodnie z informacją sędziego głównego zapraszam na odprawę techniczną za 5 minut, żebyśmy nie przeciągali tego. Dziękuję serdecznie. Życzę sukcesów.